Dobra, i do góry! O, dyńska! Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym przejedziemy się tirem. Tirem, którym kieruje Szymek. Siema, Szymek. Cześć. Jak to jest, że jedziesz, kurde, tirem? Jedziemy legalnie, czy nie? Czy tak na dziko? Ma kierownicę, ma koła, to można jechać, nie? Ciągniemy naczepę, a co na naczepie, weź no zdradź. No soje, trzeba to chyba sprzedać, bo pita z pieniądzem. Jak ta soja, jak ta soja wyszła? Zdradź coś widzom. Zobaczymy, jak zważymy. Także jedziemy na wagę, jedzie się fajnie, bo to jakiś taki porządny sprzęt, nie jakiś taki trup, tylko nawet, kurde, te elektryczne szyby ma. 80 lat. Zaraz, bo coś nie działa, jak to się zamyka? No, no, w 80 latach były żarówka elektryczne szyby. Nie dostałbyś do korby tam od szyby. Dwa łóżka, radio gra. Ale tu widzę jakiś automat, półautomat. Pełny automat, nie ma sprzęgła. Czyli aby gazu, gaz i hamulec. Aby gaz. W wojsku robiłem na C. Od 21 roku życia można było jeździć wtedy. A na naczepę jeszcze trzeba było pojeździć, czy od razu można było na naczepę robić? Jak uzbierałem pieniądze, zrobiłem na naczepę. Jakiś ten fajny. Pustakie. Samochód ma 500 koni, Volvo. Szymek może coś doda od siebie? Nie wiem, no siadłem pierwszy raz i jadę nim, nie? Nigdy wcześniej nim nie jeździłem. Ale miałeś kiedyś jakim, a innym jechałeś? Na starszym Volvo jeździłem. Ile najszybciej pójdzie? 90. A ja bym zdjęcia ograniczni. I kiedyś mi zdjęcie z fotoradaru przyszło, co było 115. Ale to było 10 lat temu, może 15. Milion kilometrów zrobione, kurde, jakby to była osobówka, to można by się było złapać za głowę, ale to jest nic. Bizon jest, patrz. Chłop w czopce. Może kosić jedzie. A da się soję kosić zwykłym bizonem? A to mój jest niezwykły kombajn? No, chyba nie. To zobacz ten. Sorgo, jak rośnie. Sorgo. Kiedyś sorgo. Dziki zjadły. 4 hektary. Dobra, wjeżdżamy na wagę, to przerwy chwila. Naczepa niebieska. Bieżnik jest. O kurde, jakiś automat do mierzenia próbek. Żeby tam nie wchodzić. Fajna sprawa. Pewnie w kilku miejscach pobiera. Pierwszy raz takie coś widzę. A tu co mamy? Mam podnośnik chyba. Albo ciśnienie w kołach. Volvo 500. A tu tyle, ile waży wszystko, cały zestaw. 32 tony. No zbiornik paliwa, kluczyka nie ma. Jarek nie ma kluczyka, a ty rękawiczek. A, jakoś tak to była szybka akcja. Ale jak tu się chodzi? A, bo to się otwiera. Nie będę tu kombinował, jak go nie ma. Chyba, że po zbiorniku jakoś wejdę. Nie, bo za stary jestem. Do tej hali ma wjechać, wyłożyć się, wykiprować. Ka, ka, ka. Łam, łam! Łatwo nie wykibrujesz. A to nie można dojechać, a bo jest mała ta, a mały dach. Nie mogłem sobie stanąć tam i jechać tym do góry? Nie. No i co będzie, jak tak nisko się podnosi? Jest tam. A
Ale to trzeba tam chodzić łopatą pomagać? Tak, chcesz klikać. Tutaj na czapie się za mną przecina. No ja będę mówił, ile jeszcze można. Z tamtej strony, dobra. Na tym kurde się można tak poślizgnąć łatwo, to nie zboże. Dawaj, dawaj! Dawaj, śmiało! Ile tam było? 32 tony? Nie. 32 z grosza. To jest niecałe 20 ton z 5 hektarów. Potrącają, jak jest 1% wilgotności, za dużo 25 zł od tony, tak? 1% z ceny. Hamulce i to jest podniesienie opuszczalności. Opuściłem, żeby to było jak najmniej. Mam teraz pilnować, bo widzicie, tu jest taka ta mulga, żeby nie zawadziło tam. Jedź, jedź! Jedź, jedź! Śmiało! Jest! Dobra! Dobra! Dobrze jest! Dobra, i do góry! O, dyńska! Dawaj! No przydałem się przynajmniej na tej przejażdżce, żeby patrzeć. Żeby nie zawadzić. Jeszcze wyjechać, bo to wszystko się tutaj zategowało. To powoli. Dobra, można odjechać. Pewnie teraz tą oś trzeba podnieść. To jest trzecia oś czy pierwsza, jak to się mówi? Która? Pierwsza. No i jak? Ładny plon? Ładny. Można pogratulować tylko. W tym roku to wszystkiego, nie? Nie opłaca mi się tam wchodzić, tak się przejedziemy. Więcej zachodu niż to wart. Starczy głupot. Góry teraz tu się przeniosły. Jarek, zważ Szymka od razu. Jedziesz czy zostajesz? Nie wiem. O kurde, jak wysoko. Jak, ile tych ton, Szymek, powiesz? 18 było. 18 ton. Z 5 hektarów. Niecałych 5, bo trochę zostało mi w domu tego. To ładnie, jak na soję, nie? Jak na pierwszy rok. Z 5,5 gdzieś. Pierwszy rok jesteś producentem. 3,30. Ale były kawałki, że lepiej dawała, bo widziałem po zbiornikach, ale tak ogólnie wyszło średnio. To ładny wynik, nie? No, tak mi się zdaje. No, patrzyłem to po 4 tony, ale u nas to klimat jest troszkę inny niż na Opolszczyźnie na przykład, nie? Tam widziałem na stronie, że ponad 4 tony z hektara dają, ale tam raczej ludzie nastawieni już tylko na to i ta soja już była na polu, to te bakterie są namnożone, nie? A u nas to pierwszy rok. W przyszłym roku będzie 15 hektarów, to zobaczymy, ile mi się uda wytrzaskać.
No i teraz nie lada atrakcja. Kto by myślał, że to się, że akurat tak wyjdzie, że pojedzie bizon w tę stronę, bo będziemy wyprzedzać bizona. Tego, którego widzieliśmy w tamtą stronę. Nie, i patrz, droga. Jedzie i się nie zepsuł. Zobacz, jak opona się wyszła. Od środka z lewej strony. Dobra, już się robi. Tylko, że go tak jakoś gibie. Majta go. Kurde, mogłem się go otworzyć. Nikt nie jechał z przodu, coś tak do... Wyprzedzałem, bo go gibało na mnie, nie? A go gibało? Bo gibało na boki. I tak to w transporcie jest. Po ciężkim transporcie na gumowym kole został mi tylko mięsień piwny. Kręcał w jedną stronę. Przez ten polas takie było. A dzisiaj z koszeniem swojej lipa. Jeszcze masz co, nie? Jeszcze mam trochę. Musimy jechać, oddać samochód, zanim właściciel zorientuje się, że go nie ma. Donawigowali mnie do cela. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Trzymaj! Cześć, muszę za kierownicę, przede mi brzuch przeszkadza. Wyjdę, cię pokieruję! Jedziemy po samej ścianie, kurde. To jest... To na razie! Cześć!